Tymka, witam Was w kolejnym odcinku z Dark Orbit. Dzisiaj sobie skoczymy do tego mrocznego labiryntu, który właśnie został otwarty o godzinie 19:00. Tak to mniej więcej wygląda. Nie do końca w sumie wiem, jak to działa. A to są jakieś mapki A, B, C, Atlas, coś takiego. Jest... w sumie nie wiem do końca, jak to wszystko wygląda. No, ale tu się zdobywa jakieś klucze niby. Dzięki tym kluczom można przedostawać się na kolejne mapki. Jak to będzie wyglądało, nie do końca wiem. Jest tutaj jakiś ten mroźny synek, czegoś tak. A, Kiwiego. Żeśmy właśnie dostali jakiś klucz. O, właśnie dostałem. Jedną rudę typu zamarznięty klucz do labiryntu. W takim razie chyba mogę iść na następną mapkę, z tego co rozumiem. I znowu chyba taką dostałem. Dobra, no to w takim razie spróbujmy sobie przejść. Pobawmy się trochę. Tak naprawdę nie do końca wiem, o co tu chodzi. Wystarczy chyba rozwalać te alienki, żeby coś tam dostać, ale... Kiwie. Czy tutaj coś dostałem? 5 rakiet typu SR-5. SR-5 to są... Nawet nie wiem, które to są SR-5. Nie. Nie, nie. O, mam jakieś. Obniża prędkość celu o 25%, znaczy sekundę zadaje do 80 tysięcy obrażeń tarczą, przekazując ci 50% danych tarczą obrażeń. No, ciekawe. Takiej rakietki chyba jeszcze nie było, jak grałem. No nic, dobra. O, tutaj już mamy coś mocniejszego. Czy w takim razie to będzie się skalować dalej? W sensie coraz mocniejsze moby będą na kolejnych... Nie wiem. No ten Frozen Icik to tam easy. Dobra. Ustaliśmy od razu klucz do zamarznik tego labiryntu dalej. To co mam... tutaj ten portal. To jest wyjście po prostu z labiryntu podobno. A dawać Atlas B lewy dolny. No to żebym jeszcze wiedział, jak tam się dostać. Podobno tutaj PvP jest w ogóle wyłączone. Widzicie? Nie mogę w ogóle atakować innych graczy. Ile on mnie bije w ogóle? Ten alien. 4000 tylko. To tak jak w sumie normalnie. Więc tutaj... Bez szału. Nic trudnego. Chyba tutaj po prostu powinienem sobie farmić jakieś cele, po prostu jakieś misje, prawda? Zbierz o na przykład 10 kluczy do zamarzniętego labiryntu. Tutaj mam taki cel. Frozen Krystal, to jest boss Krystalon, więc tutaj nie wiem. Zniszcz Frozen Icy. A teraz może poszukajmy tego, który nam da ten boost do damage'a, prawda? Okej. Okay. Przejdź na mapę Boots. To jeszcze nie wiem. Dobra, bijmy cokolwiek, żeby tak nie stać. Wyrządzę szkody na statkach NPC. O, no to to na przykład posuwamy sobie do przodu i to... przejdź na mapę Cygni. Tego też nie wiem. Ale może one tu są. Może te mapy tu są. Na razie się nie do końca znam. Tutaj pokonaj docelową, uszkodzić swój statek, to kolejne dwa na pewno robimy. Tam krystalony trzeba było bić w którejś misji. Klucze też, Frozen Krystalin jeszcze, o jest. Frozen Krystalon 500 w ogóle, a ile dostanę? No chyba nie. Chyba nie. 8000 tylko, no to jakaś lipa jest. Tamto to jest jakiś śmiech na sali. Ale te Frozen
krystaliny to easy. Znaczy, krystaliny. Icy. Dobra. Dalej, wyrządzaj szkody na statkach Frozen Super Ice Meteoroidów. To tutaj ich na razie nie ma. Frozen Krystalon, Krystalin, o tu już trochę mniej tego, tylko po 200. Też całkiem dużo. Przejdź na mapę Alcyon, nie wiem, jak to przeczytać. To chyba, a to jest jakaś Aquilla. To chyba jeszcze nie trafiliśmy. To w takim razie może polecę po prostu do góry teraz. Sam nie wiem. No ale dobra, możemy spróbować. Te icy to bardzo łatwe są. Więc z tym chyba nie powinno być problemów. W ogóle jestem w jakiejś grupie, ale nie do końca wiem, gdzie oni się znajdują, bo też nie do końca wiem, jak się poruszać po tym labiryncie. Ten labirynt w ogóle otwarty jest przez jakieś 8 godzin, 2 razy po 4 godziny dziennie. Co tutaj mamy? A, jakbyście zobaczyli synka, to piszcie. No, oczywiście, że sam bym sobie go uwalił. On w ogóle tutaj jest. W ogóle to jest jakiś Frozen Ice Meteoroid. Ciekawe, czy za niego jest trochę więcej hajsu. Jego też bym fajnie szczaił. Ale dobra, przejdźmy sobie tam trochę dalej jeszcze. Ciekawe, czy jak pójdę tutaj, to wejdę na tą wyżej, czy co? Nie. O, Alcyon. Dobra, mamy jedno. Udało nam się, czyli te wszystkie te takie dziwne mapy, te nazwy, to one są faktycznie tutaj. I nawet mamy kogoś na naszej mapie. Na minimapie pojawi się dziwna latająca ikonka, okej. Dobra, tu mamy jakiegoś Frozen Ice Meteoroida. Zobaczmy sobie w ogóle, jakie tutaj są alienki. Też takie same, jak na poprzedniej mapie. Więc w sumie lećmy dalej, zwiedzajmy. No oczywiście, co tam po drodze spotkam, to sobie będę rozwalał, bo przecież po to w sumie przyleciałem, żeby sobie troszkę też zarobić, prawda? No i też te misje jakoś chcemy pchać do przodu, bo jest ich naprawdę dużo. Dużo tych celi. I też to nie są takie krótkie cele, tylko tam właśnie po 500 zniszczyć, no to jednak chwilę by nam to zajęło, prawda? Chociażby, że to są krystalony, nie są jakoś super trudne. No ale jednak, prawda? Co tam jest, że tak wszyscy lecą i pingują? Aha. A tu jest drugi Frozen Icik. To ja sobie tego wezmę. Se puszczę w niego. Kamikaze, to może coś pięknie. A, jasne, że nie. Wszyscy sobie biją tego? Po lewej, ja sobie tego po prawej będę bił. I dużo więcej hajsu za to dostanę. Dostałem w ogóle 150 uri za to, że go tam tylko hitnąłem przez chwilę. O, wy oszusty, tak mało dostałem. Ale dostałem 5 indoktrynoli. O, tu są jakieś te. Co to jest za skrzynka? Hmm. 10 amunicji laserowej typu KKC. Amunicja laserowa typu KKC. O, jest. Ta amunicja pochodząca z pucharu Uniwersum 2018 zadaje 4 razy więcej w walkach PvP i 6,5 razy więcej w walkach PvE. 6,5. Całkiem spoko. No dobra, no to co? Jesteśmy tutaj blisko tego przejścia. To z tymi kluczami to mi się wydaje, że problemu jakoś zbytnio dużego nie ma, bo wylatują dość często. Tutaj jest jakiś link, który może nam pokaże coś. O, zobaczcie. Tutaj mamy rozpiskę wszystkich mapek. Oczywiście mogę wam wrzucić ją, jak nie zapomnę.
To sobie może ją zapiszę. Rozpiskę wszystkich mapek. Dobra, no to jak chcemy się dostać na tamtą mapkę, żeby kolejne cele wykonać. To teraz jesteśmy na Atlas C. Atlas C, dobra. To Atlas C. Jesteśmy tutaj, prawda? Zbytnio dużego wyboru tutaj nie mamy. Dobra, a potrzebujemy na mapkę Boots oczywiście się dostać. Masz dziadu, pękaj. To może pójdźmy. O kurczę. O, tutaj był taki. Pójdźmy sobie o tutaj. Teraz tak, skąd możemy się dostać? Boots. Okej. Chyba te portale się łączą. No nie wiem. Dobra, na Boots możemy się z Atlas B dostać. My jesteśmy na Atlas C. Atlas C, czy łączy się z Atlas B w jakiś sposób? Albo nie, Atlas B. Na Boots, tu jest. O matko, z jakiś cygni. Za dużo tego jest. Dobra, gdzie my jesteśmy? Dobra, my jesteśmy tutaj. Atlas C. Eridani. Po co im tyle mapek? Eridani. To nazywali tu. O! Patrzcie to. Dobra. Ale nam się trafiło. To tutaj z Atlas C wyjdziemy i sobie skończymy na Boots. O my god. To teraz... Teraz pytanie na Atlas C, gdzie jesteśmy? Atlas C, tutaj musimy lecieć na ten lewy górny. Oj, oby to było. Oby to było to. No, jakiś czerwony. Dobra, czyli lecimy sobie tutaj do lewego górnego. I potem powinniśmy w lewym górnym rogu na innej mapie się pojawić. Przelecimy sobie tutaj do prawego dolnego. I będziemy w domu. Bo zależy nam w sumie na tym buście do Dimage'a, prawda? W tym boosterku. No nic, no zobaczymy. O, tu jest jakiś super... Super... O, Super Ice Meteoroid. To może byśmy sobie pierw go znaleźli w takim razie. I jeśli jest w tym kwadrancie. No niby. O, jakaś skrzyneczka. Sobie weźmy. A, jeden kluczyk. No spoko. To oczywiście się nam przyda. Ach, te bosiki. No jakby tu był, to też mamy cel na to, prawda? Mamy cel, żeby też trochę wklepać temu Super Ice'owi, no, ale jakoś tak radarek mnie nie wykrywa. Nie wiem, czy to ogranicza się tylko do tego kwadraciku, znaczy prostokącika. Czy to tyczy się całej mapy, gdzie to przez tą barierę nie możemy przejść, prawda? O, znowu jakieś skrzyneczki. 4 energii. No, 4 energie to całkiem spoko. Jakby tak więcej tego leciało, to super by było. Ciekawe, czy w ogóle pet zbiera te rzeczy. No, jak już tak testujemy sobie różne rzeczy, to... O, tutaj są rzeczy. Zbierze? Zbiera. Czyli moglibyśmy go po prostu zostawić i niech sobie... niech sobie zbiera te skrzyneczki. W sumie. No, pękaj dziadu. Mógłby sobie zbierać te skrzyneczki, może tam coś ciekawego nam wyleci. Ta amunicja, no szkoda, że jej tylko 10 wyleciało, bo 10 to jest praktycznie nic. Jednej salwy nie oddam, prawda? Fajnie by było. Prawda, fajnie by było, jakby więcej takiej amunicji poleciało, ale... No może... Może tam jest losowanie od iluś do iluś tej amunicji. Wątpię, żeby na przykład 1000 wyleciało, prawda? 1000 to jednak trochę dużo. Ale takie 4 energie to mi się już podobały. Niedługo będę sobie składał jakieś tam wrota, żeby sobie
żeby sobie zdobyć jakiś tam bonusik. Tam są takie raz czy tam dwa w tygodniu, nie pamiętam dokładnie, ileś tam razy w tygodniu jest coś takiego, że mamy dodatkowy bonus za pierwsze skończenie wrót danego dnia, prawda? Dobra. Tutaj może jednak beta użyjemy, o właśnie, w ten sposób. Jakieś w ogóle nie stawiają oporu te alieny. Myślałem, że tutaj będzie naprawdę coś cięższego. A tutaj wydaje się, że tą jedyną taką atrakcją jest zrobienie tych celi. I są na tyle łatwe, żeby każdy mógł sobie z nimi poradzić. A drugą rzeczą to jest ten synek, prawda? Otrzymałeś rudę typu damage. O! To dostałem... Czy ja dostałem buffa na damage, czy co? Ech, otrzymałeś rudę typu TMG SGZ. Aha, bo to już jesteśmy na boots. Dobra, myślałem, że z aliena mi coś wypadło. Nie, dobra, no to dostaliśmy ten wzmacniacz, prawda? Ten dodatek, który się wkłada na statek. To już jest cel wypełniony. W ogóle ile za takiego jest... A, 32 Iridium zamiast 128, prawda? Więc te alieny naprawdę nie mogą być trudne, jeśli są 4 razy słabsze. W ogóle mam jakąś misję. A, no, chciałem sprawdzić, ale jednak nie. No, jednak inaczej się nazywają. No, ale wiadomo, można to programowo by było załatwić, żeby jednak zaliczało. No, trudno, nie zaliczę. O, i teraz, gdzie on może być, ten snyk? Chyba wszędzie wygląda na to. I dlatego tak ludzie w sumie krążą sobie. Jest tutaj, jest coś, co może mnie zaskoczyć? Nie ma. Możemy sobie pozwiedzać jeszcze trochę, ale mi się wydaje, że takie główne rzeczy, co się dowiedziałem z tego labiryntu, tak naprawdę to nie jest nic ciekawego. To jest po prostu jakaś farma tego i tyle. Ukończ 20 celów. To jest no speeda. No to by się też przydało ogarnąć. Frozen Ice Crystalline Crystallon. Też łatwe. Frozen Krystaliny też łatwe. 100 kluczy, o, zobaczcie, tutaj... A, ilość 10, ciekawe. 100 kluczy aż nam potrzeba zebrać, żeby odblokować to. Ogólnie z końcem eventu te wszystkie klucze podobno przepadają, więc... Więc to też jest ciekawe. Że tak łatwo nam wypadają tutaj, nie? Trochę je... Powiem, że inaczej sobie to wyobrażałem. Na pewno zrobiłbym z tego jakieś większe wyzwanie, żeby tutaj faktycznie grupą wchodzić i żeby no to jakoś wyglądało, bo to nie wiem jak z tym synkiem, prawda? Bo raczej go nie spotkam. Mała szansa, że na niego trafię. A reszta tych misji jest naprawdę banalna. Jeśli to jest znerfione razy 4, przez 4, no to dajcie spokój. Zakończona. Wyrządzaj szkody statkom. No nic, no. Ja sobie tutaj porobię, w sumie. Coś sobie polatam, coś sobie potłukę, ale trochę jestem zawiedziony. Takie ważniejsze rzeczy, znaczy tą ważniejszą rzecz, no udało nam się zdobyć ten booster do damage'a, który się tam zakłada na statek, więc to spoko, to chciałem zdobyć. A tak to tutaj nic jakoś mnie nie powaliło. Może jest tutaj coś, co... Co by faktycznie... co faktycznie może dropić, co ja nie wiem o tym po prostu.
Ale tak na pierwszy rzut oka to nic specjalnego tutaj się nie dzieje, tak naprawdę. Te 100 kluczy to też naprawdę nie jest jakiś wielki wyczyn, żeby je zdobyć. Jeśli ja już po takim krótkim czasie, 20 minut, mam ich 10, jak nie więcej. Zaraz zobaczymy sobie. Zbieraj kluczy. No, 10 mam. Też przestały trochę dropić teraz. No ale też można było je dostać z samej tej skrzynki, czy tej skrzyneczki, co tam sobie lewitowała, prawda? No nic. O, tutaj te, trzeba tego 1000 zrobić. Tych. Po prostu to jest zwykłe farmienie. Tak naprawdę. Coś tam nam wypadło specjalnego? 13 rakiet znowu tamtego typu. No to widzicie. Jedynie co te rakiety można sobie pofarmić. Możemy sobie zobaczyć, jakie one mają cooldown w ogóle, te rakietki. No jak już 54 mi wypadły, to też nie jest to jakiś super rarytas w takim razie. Teraz sobie zobaczymy. O. Fajnie, dużo damage'a zadało, widzieliście? Naprawdę dużo damage'a zadało, ale zobaczcie, jaki jest niesamowity cooldown na tej rakietce. Więc ta rakietka, spoko, ale to jest jednorazowa akcja. Jakby to tak, wiecie, strzelało tak jak ta zwykła rakieta, to by było prze-OP. Chociażby, żeby to było w Alienę tylko, prawda? To już by to było prze-OP, ale... No, ale nie jest. Tutaj ledwo co cooldown mi zszedł. No, a więc... Więc jestem trochę zawiedziony. Dobra. To chyba tyle w takim razie. No, jakby się uda tego synka znaleźć, no to jeszcze wam pokażę oczywiście. A jak się nie uda, no to... To chyba tyle by było w tym odcinku. Podobno go widać jakoś tam na mapie, ale to też nie jestem pewien. No i się respi co 5 minut. Tam z niego jakiś tam jest chyba lepszy drop. Jakby się go udało zabić, to faktycznie może by było to warte pokazania, ten drop z niego. Może faktycznie tam coś z niego leci. No ale czy to jest jedyny cel tego labiryntu? Tak naprawdę, żeby tutaj szukać go, a w międzyczasie robić te cele, które naprawdę nie są wygórowane. No, jak wiecie coś więcej, to oczywiście możecie w komentarzach napisać. W sumie z jednego moba mi wypadła ciekawa rzecz. Aż 5000 białki. Czyli w sumie... Dla samego tego, jeśli jest tutaj jakaś szansa na zdobywanie takiej białki w takich ilościach, po prostu za rozwalanie przypadkowych mobów, to czemu nie? Czyli jest to jakiś tam, no nawet bym powiedział, poważny plus. Jeśli takie rzeczy tutaj mogą lecieć, oczywiście szansa jest pewnie mała, ale 5000 białki piechotą nie chodzi, prawda? A może się bardzo przydać. Chociażby w robieniu co trudniejszych alienów w wrotach, które potem nam dadzą tej białki jeszcze więcej. I tak dalej, i tak dalej. To tyle w takim razie. Trzymajcie się. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku.